W dzisiejszym odcinku od zera do pentestera kilka mniej znanych opcji znajdujących się w module repeater pakietu burb. Numer 1. Jeżeli wykonujesz test penetracyjny na stronie od dłuższego czasu twój ekran może być pełen ponumerowanych zakładek. Ale tak nie musi być. Klikając na daną zakładkę dwa razy możemy jej nadać dowolną nazwę sprawiając, że jej treść będzie bardziej czytelna. Numer 2. GUI tych zakładek jest zaprojektowany w dość niefortunny sposób. Ponieważ po prawej stronie znajduje się mały przycisk X, który zamyka daną zakładkę, a tym samym całą naszą pracę. Prośby użytkowników zostały jednak wysłuchane i od pewnego czasu, zamkniętą przez przypadek zakładkę, można przywrócić, wykorzystując menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Numer 3. Repeater posiada wbudowaną historię żądań, która dostępna jest po kliknięciu w małe strzałki. Dzięki temu szybko możemy przejść do tej jednej działającej konfiguracji. Numer 4. Na samym dole okna znajduje się prosta wyszukiwarka wskazująca, czy podany tekst znajduje się w odpowiedzi serwera. Podczas wpisywania tekstu jesteśmy automatycznie przenoszeni do pierwszego jego wystąpienia. Jednak gdy wyślemy nowe żądanie, licznik wskazuje nam tylko liczbę odnalezionych zwrotów. Można to poprawić, klikając w przycisk plusa i zaznaczając odpowiednią opcję. Numer 5. Podstawowej wersji Burpa nie możemy zapisywać oraz wczytywać w naszej pracy. Na całe szczęście można to trochę ominąć w module Repeatera. Wszystkie wykonane przez nas żądania można zapisać do pliku XML. Warto dla czytelności odznaczyć opcję zapisu jako BASE 64. Takie dane można poddać następnie odpowiedniej obróbce lub traktować jako backup dla sytuacji awaryjnych. Numer 6. Natrawiłeś na coś ciekawego i chciałbyś odtworzyć całe żądanie w burpie. Uruchamiasz więc serwer proxy i ponawiasz żądanie. Następnie odnajdujesz je w historii i przesyłasz do repeatera. A można prościej. Skopiuj adres URL z przeglądarki i wklej go bezpośrednio do repeatera. Burp sam rozpozna parametry i doda odpowiednie nagłówki. Numer 7. A co by się stało, gdyby to żądanie zamienić z POST na GET albo na odwrót? Nie musisz tego robić ręcznie. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Change Request Method. Numer 8. Niektóre serwery wymagają, aby przesłane dane były zapisane w odpowiednim formacie. Możemy więc wykorzystać moduł dekodera, który zamieni znaki na ich odpowiedniki. Potem jeszcze trzeba skopiować wynik i wkleić w odpowiednie miejsce. Ale tak nie musi być. Wybierz opcję URL as you type, a Burb sam zamieni spację na znak plusa podczas wpisywania tekstu z klawiatury. Numer 9. Niektóre serwery mogą wykorzystywać przekierowania. Burp rozpoznaje takie nagłówki i automatycznie podąża za nimi. W polu wyniku nie widzimy zatem pierwszej odpowiedzi, a to może być problematyczne, zwłaszcza jeżeli poszukujemy błędów typu Open Redirection. Jeżeli nie chcesz, aby coś działo się automatycznie, możesz skonfigurować jak burb ma się zachowywać w takich przypadkach. Numer 10. Wraz z każdym żądaniem, w którym przesyłamy parametry, przeglądarka oprócz jego treści przekazuje także nagłówek informujący serwer o wielkości przesłanych danych. Dzięki temu wie on, ile danych ma oczekiwać od użytkownika. Burp Standardowo modyfikuje nagłówek Content-Length tak aby jego wartość zgadzała się z przesłanymi przez nas danymi. Jeżeli chcesz sprawdzić jak serwer zachowuje się w przypadku błędnych wartości, musisz wyłączyć odpowiednią opcję. Numer 11. W dobie dzisiejszych serwerów CDN, część odpowiedzi na nasze żądania może pochodzić z pamięci podręcznej. Możemy poprosić serwer o zwrócenie nam najnowszej możliwej wersji. Burb jest w stanie zrobić to za nas. Opcja ta jest dość głęboko schowana w menu. Musimy przejść do ustawień serwera proxy, a tam do zakładki match and replace. Numer 12. Standardowy widok podzielony jest centralnie pionową kreską, gdzie po lewej mamy żądanie, a po prawej odpowiedź. Można to zmienić używając opcji view. Wtedy widok może być podzielony poziomo lub też z wykorzystaniem zakładek. I to już wszystko! A czy Ty znasz jakieś mało znane opcje Repeatera? Daj znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!